Witam cię serdecznie. Kolejne zadanie z pochodnych funkcji złożonych. Tym razem mam do policzenia pochodną z kosinus do potęgi czwartej z 3x. Standardowo, jak ja to mam takiego sinusy, że tu mam kosinus do czwartej, wolę wam to rozpisać, że to jest kosinus 3x i to wszystko jest do potęgi czwartej. Dlaczego? Bo teraz jak będziemy mieć y' i oczywiście będziemy najpierw korzystać, że mamy jakąś funkcję podniesioną do potęgi czwartej, czyli będziemy korzystać z tego, to tu ładnie widać, że to nasze zielone n to jest nasza czwóreczka, a nasza funkcja f od x to jest ten cały kosinus. Tak? I teraz jak to będziemy liczyć, to zobaczcie. Najpierw jest zielone n, czyli u nas będzie to zielona czwórka. Później jest f od x, to przepisujemy sobie kosinus 3x. To wszystko jest do potęgi n minus 1, więc skoro to było czwórką, zmniejszamy o 1 na 3. I razy f prim od x, czyli pochodna z kosinus 3x prim. Ok? Dobra. Bo tak to idealnie wtedy widać do tego wzoru, jak podstawiamy. Teraz tak, czwóreczkę oczywiście przepisujemy. Ten kosinus 3x do potęgi trzeciej, ponieważ to kosinus jest do potęgi trzeciej, to ja sobie tu napiszę trójkę i tu będzie kąt 3x, tak? To jest to samo. Raz. No i tu znowu mamy pochodną funkcji złożonej. Bo teraz tak, pochodna z kosinusa z f od x, tym razem to jest nasze f od x. Czyli to będzie tak. Czyli to będzie minus sinus f od x, czyli będzie minus sinus z tego naszego f od x, tutaj akurat zielonego, tak? I jeszcze razy pochodna z tych 3x-ów. Ok? No bo to jest proste. Pochodna z kosinusa to jest minus sinus, więc z 3 pochodna z, inaczej. Pochodna z kosinus x to jest minus sinus x, to pochodna z kosinus 3x to jest minus sinus 3x. Tak? Tam był x, tu jest 3x, tu jest 3x. Ale jeszcze zawsze trzeba dorzucić pochodną funkcji wewnętrznej, bo tu nie jest x, tylko jest 3x. Ok? Dobra. No to lecimy. Pochodna z 3x-ów to jest oczywiście nic innego jak 3. Więc jak tą trójkę pomnożę z czwórką i jeszcze z tym minusem, i znowu wam to zaznaczę, 4 razy 3 to jest 12 i ten minus, co tu jest, to będzie minus 12. Dorzucamy sobie kosinus do potęgi trzeciej z 3x-ów razy, sinusa już nie ma, tu zostaje nam, znaczy tego minusa już nie ma, a tu zostaje nam sinus 3x. I zostawcie to w takiej postaci, w jakiej jest. Jest ok, moim zdaniem. I tyle. Także znowu mamy pochodną, gdzie dwa razy się liczy pochodną funkcji wewnętrznej. Najpierw funkcją wewnętrzną była kosinus 3x, a później kolejną funkcją wewnętrzną w tym kosinusie to było po prostu 3x. I tyle. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam do kolejnego zadania. Na razie, hej! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.